Witam Was serdecznie w filmie, w którym chciałabym Wam pokazać, jak wygląda vlogmas od kuchni. Tutaj widzicie teraz mój telefon. Chcę Wam pokazać, który dzisiaj mamy. Jest 20 listopada, mamy wtorek, godzina 15:41, a ja tak naprawdę już od wczoraj intensywnie się wzięłam za organizowanie vlogmasa dla Was. Tutaj na przykład na moim stole jest już jeden z projektów, który mam nagrany. Na stół położyłam celofan w takie śnieżynki i ogólnie z tej perspektywy nagrywam dla Was tutoriale. Tu jest statyw, tu jest tło, troszeczkę światełek, żeby było fajniej. Ogólnie mam już przyniesioną choinkę, zarówno klasyczną, jak i taką białą, ponieważ nie wiem, na której najlepiej będą prezentowały się ozdoby, które już w międzyczasie niektóre dla Was już przygotowałam. Na moim dywanie jest wielki rozgardiasz, że tak powiem, ponieważ tutaj mam taki kartonik, który jest podpisany Boże Narodzenie, i w nim trzymam przeróżne szpargały, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, i te wszystkie rzeczy wczoraj właśnie przeglądałam, patrzyłam, co mam, jakie tasiemki, jakie dekoracje i tak dalej, więc tutaj dzieje się bardzo dużo, ale to pomogło mi, że tak powiem, ułożyć w głowie mniej więcej projekty, które chcę dla Was wykonać. Tutaj jest też jeden z nich, który niedługo będę nagrywać. Na mojej lodówce wisi plan. Dokładnie cały miesiąc rozpisany, mam 24 dni, jeśli chodzi o to, co mam zaplanowane, ale to jest tylko roboczo, bo już teraz widzę, że sporo rzeczy będzie troszeczkę inaczej, inny układ i tak dalej, więc tutaj wczoraj sobie właśnie w wolnej chwili siadłam i spisałam pomysły, jakie mniej więcej w poszczególnych dniach filmy publikować dla Was. Na łóżku również bałagan, ponieważ tu mam też rozłożone materiały z motywami świątecznymi, które być może mi się przydadzą. Tutaj mam kolejny projekt, czeka w kolejce do nagrania. No i ogólnie rzecz biorąc, dzieje się tutaj bardzo dużo i przez najbliższy tydzień, myślę, nie będzie w moim salonie przede wszystkim porządku, ponieważ organizowanie takiego vlogmasa niestety w moim przypadku wiąże się z dużym bałaganem, ponieważ muszę wszystko wyjąć, żeby zobaczyć, co mam, z czego mogę skorzystać i tak dalej, więc chciałabym Wam pokazać, jak to faktycznie fizycznie wygląda przygotowanie takiego 24-dniowego vlogmasa. Znalazłam jeszcze jedno miejsce w mieszkaniu, na którym są rzeczy, które będą mi potrzebne do wykonania jednego z projektów, i będzie to pomysł na prezent, na przykład dla mamy. Miałam Wam się nie pokazywać teraz, ale stwierdziłam, że się pokażę mimo wszystko. No cóż, nie wyglądam zbytnio atrakcyjnie. Rzęsy troszeczkę robią robotę, ale jednak tutaj fryzura, o, ołówek za uchem, jak Bob Budowniczy, musi być, ponieważ wszystko notuję, wszystko, co mi wpada do głowy, notuję, zapisuję, żeby po prostu mieć jakąś bazę, jeśli chodzi o te filmy, bo mówię, one na chwilę obecną będą jeszcze ewoluowały i tak dalej. Oczywiście przejrzałam Pinteresta, wszystkie możliwe strony, z której zaczerpnęłam inspiracje na te filmy, więc tutaj mój vlogmas jest zazwyczaj bardzo kreatywny, bardzo dużo projektów DIY, które każdy z osobna zajmuje odpowiednią ilość czasu, jedne troszeczkę mniej, drugie troszeczkę więcej, jednak tutaj ich przygotowanie, nagranie zajmuje mi czasu, więc muszę odpowiednio wcześniej zacząć nagrywać te filmy, żeby po prostu mieć spokojny grudzień i nie musieć martwić się tym, że na przykład na kolejny dzień nie mam filmu do opublikowania dla Was, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, jak to z mojej strony wygląda, takie przygotowanie vlogmasa. Zapraszam Was na mały update. Mówię cicho, ponieważ jest bardzo późno, ekipa śpi, a ja jeszcze tworzę. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda mój stół. Tutaj częściowo kończę projekt kolejnego filmu, a będzie to dokładnie kalendarz adwentowy, jak możecie
się domyślać po tamtych naklejkach. I mój stół wygląda w ten sposób. Są tu między innymi rzeczy, które używałam do przygotowania wcześniejszych projektów. Tam już leżą kolejne. Ups. I na podłodze. No, na podłodze są ścinki, różnego rodzaju odpadki z tego, co tworzyłam. Oczywiście mogłabym to zrobić czyściej, ale jak chce się szybko, to jest bałagan. Więc tak prezentuje się końcówka dnia pierwszego, która zaowocowała właśnie taką listą nagranych filmów. Jak na pierwszy dzień. Jestem bardzo zadowolona. Przychodzę do Was z małym update'em vlogowym. Mam tutaj rozpisany plan. Aby się wyrobić, muszę te filmy, które mam tutaj wypisane, nagrać. Wczorajszy dzień był bardzo intensywny, ale udało mi się zrealizować plan. Dzisiaj będzie troszeczkę łatwiej, ponieważ będą filmy gadane, będę sobie po prostu siedzieć na kanapie i nagrywać dla Was film. Wczoraj też z moim mężem tutaj montowałam na ścianie te oto gwiazdki, które mam nadzieję fajnie będą wyglądać na filmie. I dzisiaj po prostu, jak widzieliście tutaj na rozpisce, będę nagrywać rozdanie mikołajkowe, które będzie jednym z pierwszych filmów i już pewnie jedna z Was otrzymała ode mnie to, co przygotowałam, a przygotowałam dla Was to, co wczoraj nagrałam, więc świeżutka poszewka z reniferem, którą mam tutaj w sumie obok, czeka. No i ogólnie hol świąteczny, który podzielę chyba na dwie części, ponieważ mam ich dosyć sporo, więc biorę się za nagrywanie. Ogarnęłam się nawet w miarę i zasiadam tutaj na moim tronie, na którym zazwyczaj nagrywam. To jest nasze łoże małżeńskie i będę nagrywać, póki mam światło, bo dzisiaj akurat słoneczko pracuje w Krakowie i nie będę musiała używać dodatkowego źródła światła. Przygotowałam sobie jeszcze dwie bluzki, które po prostu sobie zmienię w momencie, kiedy będę nagrywać inny film, więc dzisiaj nagrywam trzy gadane filmy, trzy bluzki, jeden makijaż, fryzura może się zmieni i zazwyczaj szminkę wtedy zmieniam i tak powinno sprawiać to wrażenie, że nagrywam te filmy każdy osobnego dnia, a tak naprawdę nagrywam 3-4 filmy jednego dnia, żeby po prostu zaoszczędzić czas. Tu muszę nagrać dla Was narrację, ponieważ jak widzicie jest godzina północ dokładnie, a komputer mam w sypialni, gdzie śpi mój mąż, więc nie chciałam mu tutaj gadać, podczas gdy pokazuję Wam moment składania jednego z filmów. I po prostu złożenie takiego tutorialu trwa w moim przypadku godzinę półtorej. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni taki czas na złożenie takiego filmu. I tutaj projekty DIY ja już nagrywając mam wizję, jak one mają wyglądać i robię po prostu odpowiednie ujęcia, które potem zdecydowanie ułatwiają mi składanie filmu, więc pod tym względem tutaj już jestem wyrobiona i chyba teraz pokażę Wam tak, tu nawet 40 minut zajęło mi złożenie tego filmu, mimo że jest to projekt szyciowy, bardzo długi i szczegółowy, no to dzięki tym ujęciom udało mi się zrobić to w miarę szybko i film jest gotowy do wyrenderowania. No już tutaj z wyrenderowaniem i wrzuceniem na kanał to tak z półtorej godziny na taki jeden film potrzeba, więc z każdego dnia musiałam wygenerować właśnie ten czas na składanie filmów i tutaj właśnie starałam się je składać po kolei, tak jak miałam je zaplanowane, żeby po wyrenderowaniu móc od razu wrzucić je na kanał i żeby sobie czekały na publikację, więc pod tym względem YouTube jest super, że można sobie zaplanować właśnie film
i nie musieć się martwić, że trzeba go wgrać na odpowiedniego dnia, odpowiednią godzinę. Pod tym względem zdecydowanie jest tutaj duży plus i tu na klipie pokazuję Wam, jak wyglądają ścieżki moich filmów podczas składania, bo tego akurat nie widzicie, widzicie już efekt końcowy, więc tak to się przedstawia. Wczoraj zbytnio nie mogłam Wam tłumaczyć, co robię, więc nagrałam narrację. Teraz jest moment, w którym mogę Wam na głos powiedzieć, co w chwili obecnej będę robiła. Wczoraj w nocy złożyłam kilka filmów, które wymagają nagrania narracji, bo żeby nagrać narrację, film musi być w 100% złożony, żebym po prostu wiedziała, co w danym momencie powiedzieć, w jaki sposób, co robię po kolei i tak dalej. Więc teraz biorę mój mikrofon, odpalam rejestrator głosu i będę nagrywać po prostu voice'a do tego filmu, który ukaże się, mam zaplanowanego go na 6 grudnia, więc tak wygląda moja druga część pracy, bo nagranie materiału to jedna część, a złożenie filmu to druga, więc tutaj kilka roboczo godzin potrzeba, żeby stworzyć takiego vlogmasa. Przechodzę do Was z update'em mojego vlogmasa od kuchni. Jak widzicie, mamy 12 grudnia, ostatni update był 3 grudnia, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to u mnie na kanale wygląda. Mam, powiedzmy, wolne, ponieważ filmy są zaplanowane aż do 18, więc mogę sobie pozwolić na chwilę oddechu, jeśli chodzi o składanie, wgrywanie i tak dalej. Po prostu jednego dnia chyba przysiadłam i złożyłam wszystkie materiały, które miałam po prostu do złożenia, i następnego dnia wszystko po kolei wgrywałam i takim to sposobem mam tutaj ogarnięty temat, jeśli chodzi o filmy na kanale. I dzisiaj szykuję się do nagrania pozostałych filmów, czyli będę nagrywać stroje dnia na święta oraz planuję upiec pierniczki, bo mam je w planach, więc kilka filmów mam jeszcze do nagrania, ale to już jest z górki. Jak widzicie, na moim łóżku są ubrania, które potencjalnie pojawią się w lookbooku. Wybebeszyłam moje szafy i wybrałam te ubrania, które myślę, że będą pasować z okazji świąt, więc zobaczymy, jakie zestawy mi tutaj z tego wyjdą. Wy już na pewno widzieliście te propozycje w filmie już złożonym, pięknym, takim jak sobie wymyśliłam, ale tutaj Wam pokazuję, jak przygotowanie takiego filmu wygląda i jaki generuje bałagan i rozgardiasz. Tutaj też muszę Wam troszeczkę opowiedzieć, ponieważ ponownie mój mąż spał, a ja po złożeniu filmu stwierdziłam, że od razu wrzucę go na kanał i teraz widzicie, w jaki sposób ja to robię. Po prostu trzeba kliknąć zaplanowanie filmu, potem uzgodniamy, gdzie, w którego dnia on ma być, o której godzinie ma wyskoczyć Wam i ja od razu zapisuję go do odpowiedniej playlisty, potem trzeba dodać opis, hashtagi i tak dalej, więc takie przygotowanie filmu również trzeba mieć troszeczkę czasu, więc pod tym względem jest dosyć sporo tych składowych, które składają się na efekt końcowy, jakim jest vlogmas. Witam Was serdecznie na ostatniej aktualizacji, jeśli chodzi o vlogmas od kuchni. Mamy 19 grudnia, godzina prawie w 14:30 i pokazuję Wam moją stronę tutaj na YouTubie, ponieważ mam już tak naprawdę filmy zaplanowane do 21 grudnia, a na 22 grudnia zaplanowałam właśnie ten vlogmas od kuchni, więc muszę nagrać dzisiaj to zakończenie, żeby po prostu móc wgrać ten film i tak naprawdę mogę uznać z dniem dzisiejszym, że vlogmasa mam zamkniętego, ponieważ mam już nagrany film na 23, który będzie omawiał to, jak
udekorowałam mój dom na święta, zaś w Wigilię oczywiście tradycyjnie złożę Wam życzenia, więc te dwa filmy mam już nagrane, muszę je złożyć, będą dosyć szybkie do złożenia, więc pójdzie dosyć szybko. Więc tak prezentuje się mój vlogmas od kuchni, 24 filmy i tak naprawdę prawie cały miesiąc pracy. W takim razie żegnam się z Wami, dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak dużo pracy nas, vlogerów, kosztuje przygotowanie takiego vlogmasa. Niektórzy mają troszeczkę łatwiej, ponieważ nagrywają filmy z dnia na dzień, muszą je wieczorem złożyć i wgrać, żeby były na następny dzień, więc to też jest dosyć takie logistyczne zadanie, które, no jak wiadomo, w ciągu dnia różne rzeczy wypadają, a w moim przypadku było bardzo dużo pracy ręcznej, ponieważ jak mogliście zauważyć, miałam bardzo dużo propozycji DIY, które bardzo lubię, więc dzięki temu szybciej byłam, powiedzmy, przygotowana z dekoracjami na święta, więc ma to oczywiście swoje plusy. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście inspiracji z mojego vlogmasa. Zachęcam Was do obejrzenia playlist, które są na moim kanale, ponieważ wszystkie te filmy mam pogrupowane, więc łatwo do nich dojść, na przykład za rok, więc mam nadzieję, że one będą aktualne również w następnym roku. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was jeszcze na dwa filmy, więc do zobaczenia.